Dobrze, witam ponownie w kolejnym odcinku. Na no i co? prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. O! Ważna prośba. Po konstelacji mam zaszczyt poprosić Państwa o pomoc w transporcie dużej ilości pytańskiej technologii odpowiedniej na ilosie. Okej. Dziękuję. Leslie, byłem na IA i chorowałem przez żarcie. Teraz jest, lekarze pomagają. No i super. Zero. Więcej znajdziesz w terminalu badawczym. Właśnie, bo mam teraz tyle tych. To mogę sobie dużo ulepszyć. Zobaczmy. Wow. $1500, dobra, weźmy. Ciężki pancerz okrętu, bierzmy. Rogańska strzelba. Rogańska strzelba mi się podoba. Tylko, że ja jej nie używam. Grunt otrzymuje ciężką strzelbę Claymore. Aha, to dla Grunta. Okej, to niech ma. Teraz pójdźmy do Jack i sprawdźmy, co nam powie. Ale na początek. Czekaj. Nie wiem, co myśleć o Gruncie. Czytałam profile psychologiczne Okira. Nie mamy gwarancji, że Grunt jest zrównoważony psychicznie. Jego nic nie obchodzi. Nawet to, kto przeżyje, a kto zginie. Nie przejmuj się, Kelly. Nie pozwolę mu cię tknąć. Jeśli w grę wchodzi dotykanie, to tylko z twoim udziałem. Co słychać? Masz chwilę, żeby chyba to mamy. Dla pana zawsze mam czas. Pójdę już. Dobrze. Jeśli chodzi o dotykanie, to tylko dla... Mordlin prosi o spotkanie. Mordlin prosi o spotkanie. To proszę bardzo. Co tam dla mnie masz za misję? Shepard, ważna sprawa. Wiem, że jesteś zajęty. Musisz zajmować się zbieraczami. Planujesz atak. To nie może czekać. Otrzymałem dane. Wciąż je przetwarzam. Analizuję scenariusze. Nie wiem, od czego zacząć. Za dużo danych. Pamiętasz naszą rozmowę? O mojej pracy nad modyfikacją genofagium? Tak, pamiętam. Powstrzymałeś przystosowanie Krogan do wirusa. Jako członek zespołu. Naukowcy wszyscy różni. Najemnicy krwawej hordy schwytali Mejlona, byłego członka zespołu. Ostatnio widziano go na tuczance. Mogą go torturować, żeby dać innym nauczkę. Uratowanie Mejlona poczytałbym jako osobistą przysługę. Mogli się dowiedzieć, że twój zespół zmodyfikował genofagium? Czanka to jest chyba... Żeby to stwierdzić, trzeba lecieć na tuczankę. Krogan. To polecimy. Na tuczankę szukać twojego współpracownika. Dziękuję. To mój asystent, mój uczeń. Chcę, żeby był bezpieczny. Mejlona ostatnio widziano koło ziem Urdynotów. Zwiadowcy mogli widzieć krwawą hordę. Pomów z nimi albo z wodzem klanu. Okej, ale obiecałem, że na początek zwerbujemy Tali. Więc... Najpierw chodźmy do kajuty, bo muszę nakarmić rybeńki. Żebym o tym nie zapomniał znowu. Jest, teraz znowu mam tyle misji nasranych, że masakra. Centrum Informacji Bojowych. A kwatery załogi, czy coś tam mogę z nimi pogadać sobie? Coś nowego będzie. Ludzie sporo tu gadają, a ja wszystko słyszę. Jacob zasługuje na lepszego ojca. Na jego miejscu zrobiłabym to samo. Teraz rozumiem, dlaczego Jack jest taka, jaka jest. Choć mi się to nie podoba. Jeden typ z ochrony strasznie się na mnie gapi. Bodajże Bert. Przywykłam do tego, że ochrona zwraca na mnie uwagę, ale z reguły patrzą mi w oczy albo na ręce. Będę musiała chyba zacząć się ukrywać podczas wizyt w CIB. Wróć później. Mamy wiele tematów do rozmowy. A to zawsze ma coś ciekawego do powiedzenia. Co tam nam powie pani Miranda? Jeżeli starczy nam czasu, chciałabym polecieć na Ilium i przenieść rodzinę mojej siostry. Nie no, dobra. Oczywiście, komandorze. Czyli nic nowego. Od dawna nie jadłam nic tak dobrego. Nie sądziłem, że Ruperta starczy. Garus nam nic nie powie. Chodźmy jeszcze, spadajmy się, co tam u Jack. I lecimy do Tali, nie?
Co tam, Jack, jak się masz? Chciałam zrównać to miejsce z ziemią. Ty mnie tam zabrałeś. Jestem twoją dłużniczką. Nie wiesz, jak to jest, Shepard. Nosić w sobie coś takiego. To cię zmienia w sposób, którego nie jesteś w stanie przewidzieć. Dokonałem wielu trudnych wyborów, Jack. Takich jak decyzja, co odpuścić. Ciężko zostawić wszystko za sobą. Myślałby kto, że teraz, gdy po tym miejscu został tylko krater, będzie łatwiej. Ale nie znam nic innego. Nie sądziłem, że zobaczę, jak okazujesz litość, ale oszczędziłaś Aresha. Był uwięziony w przeszłości i przeżywał ją każdego dnia. Dzięki tobie dostrzegłam, że to mogłam być ja. Nie zamierzam tak utknąć. No i prawidłowo. Jestem lepsza od niego i na pewno nie zamierzam się obarczać tym cholerstwem. Nie chcę, żeby to wpłynęło na naszą misję. Chyba nie pozbędę się tego szajsu tak łatwo. Muszę z tym żyć. Posrana czy nie, galaktyka będzie to musiała jakoś znieść. Jesteś pewna? Zrobię wszystko, żebyś wreszcie odnalazła spokój. Nie baw się w terapeutę, Shepard. To nie w twoim stylu. Poza tym nienawidzę tego szajsu, pieprzona więzienna psychologia. Wyświadczyłeś mi przysługę. To i tak więcej niż oczekiwałam. Wezmę się w garść. No i super. Hej. Opowiedz mi o sobie, Jack. Dość już gadania, przyjdź później. Muszę już iść. Dobra, o Boże. Pogadamy później. Dość już gadania. Dobra, to już nie gadamy. To teraz co, do Talii? Lecimy na jej pielgrzymkę? Gdzie ona tam jest? Pielgrzymka Talii, Talii. O! Co my tu mamy? To elo. Dobra. To. Zobaczcie, ile tego jest. Tuczanka. Pomóż Mordinowi. Strefa Krogan. Mogica Półksiężyc. Jezu, ile tego jest. Zwerbuj Talii. Obiecałem, że Talii to Talii. Ale... Byryby. Dobra, jestem. Sorry za tą przerwę. Dobra, wbijamy do Talii. Heistorm. Czy tam Heistorm? Nie wiem, jak to czytać. Jack. A dodajmy ją. Kto by się tu przydał? Grunta dajmy, bo... On ma nowe te. Tu nie mam co dać. On ma nowe. On ma nowego shota. No dobra. Gotowi. Jakiś robaczek. Spalił się. O kurde, to nie można wychodzić na słońce. Według naszych danych Talii jest gdzieś w tych ruinach. Istnieje zagrożenie ze strony getów oraz środowiska. Promieniowanie słoneczne unicestwiło chroniącą Heistrom magnetosferę. Talii już spotkaliśmy w pierwszej kolonii. Aha, czyli muszę uważać na te promienia słoneczne. Aha, czyli... Żar rozpieprza mi tarczę! Będziemy walczyć z cienia, ale nie będziemy się chować. Chciałem powiedzieć, że to jednak nie jest... Planeta Talii, sorry. Ona coś tu bada. Już tu są. Zostałem, żeby reszta miała więcej czasu. Ktokolwiek to słyszy, musi znaleźć Talii
Mhm. Otwórz bramę. Grunt, przesuniesz się. Dzięki. Dekantowiec. I to duży. Getty. Dobrze, to działa. Ten jaki wytrzymały. Muszę uważać, trzeba w cieniu siedzieć. Czemu to na Getty nie działa? A no tak, bo to roboty, kurwa. Ktoś tu krzyczy? Jak mi się zdawało, że ktoś tu krzyczał. To się nam przyda. Siła rażenia ciężkiego pistoletu. Znowu? O kurwa! Nie, gdzie moja drużyna? No tak trochę na obchoło chodzę. Nie mam tarcz. Jak to nie mam tarcz? O kurwa. Wszyscy? Moja drużyna idzie? Idzie, ale tak powoli. Dostałem obrażenia. Ale ich wziąłem na misję. Do czegoś strzelali. Pistolet maszynowy M9 Grom. Nie potrzebuję go. Ale mi się podniósł, nie? Nie. Getty wysłały desantowiec w kierunku. OP1 tu dowódca Kalrigar. Zgłoście się, odbiór. Tu komandor Shepard, Normandia. Możemy jakoś pomóc? Ustaw radio na kanał 617 Tcheta. Wykonywaliśmy misję zwiadowczą, bardzo ryzykowną. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, ale z kolei nas znalazły Getty. Osaczyły nas. Nie możemy dostać się na statek ani przesłać danych przez promieniowanie słoneczne. W porządku. Możemy być za parę minut. Idźcie powoli i ostrożnie. Słońce usmaży wasze tarcze w kilka chwil. Schroniliśmy się w bazie po drugiej stronie doliny. Zostawiłem Talizora w bezpiecznym miejscu i wróciłem, żeby bronić przejścia. Wyciągnięcie Tali to nasz priorytet. Jeśli uda ci się ją uratować, odciągniemy od was wroga. Dobra. Trzymajcie się. Uderzymy od tyłu. Zaraz! Kryć się! Mamy nadlatujący desantowiec! Kto to leci? Boże, ten deal do Getty. No to kurwa se pożyli długo. Znajdź ładunki wybuchowe. Shepard, przeskanowałam cały obszar i zlokalizowałam ładunki wybuchowe, o których mówił dowódca Quarian. Nanieś je na mój radar. Gotowe. Do pozbycia się gruzu będziesz potrzebować obu kompletów ładunków. Obu kompletów. No dobrze. Dobra, chowam się! Nie no, nie chowaj się, niechcący mi się to kliknęło. Nic.
Trochę ich tu. O kurwa, co się stało? Pojebany. Wszystkim dam radę. Padaj na ziemię. Ale co, grunt, znalazłeś miejscówę. Jesteś jednak tym czystym kroganinem. Wiesz, jak ich flankować. Znaczy flankować. Ładunek. Potrzebujemy próbki rdzenia, żeby ustalić, w jakim tempie nasila się promieniowanie. Nie, ale wszystkie nasze przyrządy się psują. Kiedyś na ten... Bied, Natalii. No, pamięta, co robiłem. No, jaka kochana. O kurwa. Spalcisz szmatę. Nie strzelaj do mnie. Strzelam do niego, dzbanie. Rzucę tobą jak zabawką. Brawo, grunt. Chciałem tak. O kurde. Teraz muszę iść tam chyba, nie? Jak on jeszcze wstał? Słońce ma okres. Jest wkurwione. To słońce jest wkurwione. Irydu to aż mam za dużo, serio. Dobra, mam wszystko, możemy wracać. No, co se kurwa wróciłem. A kurwa, i co jeszcze? Jakim cudem on strzela przez dziurkę? Chyba umarł. Jeśli tu zostaniemy, mamy przesrane. Idź w lewo i zajdź ich z boku. Dobrze. Słucham się, Jack. Lecisz na tyłek. Padaj z tym miotaczem ognia. Dało się. Dawaj moją broń ukochaną. Dobra, wysadźmy tą konstrukcję. No, nie przyczepiaj się. Naróbmy huku. I boom, motherfucker bitch.
Czy to budowle Quarian? Sprzed czasów, kiedy dostali w tyłek? Co nas to obchodzi? Każdy, kto tu przyleci, powinien być zdany sam na siebie. Grunt, spokojnie. Oho, czekaj, Tali. Czekaj, bo tu jest tyle rzeczy, że ja muszę popatrzeć. Cenna rzecz. Siła rażenia karabinu szturmowego! Tak jest! To mnie najbardziej interesuje, bo tego najwięcej używam. Przemierzali te korytarze z odkrytymi głowami. Słońce musiało być wtedy normalne. Ile tu przestrzeni. Kamienne mury. Niesamowite. Szkoda, że moi przyjaciele tego nie widzą. Szkoda, że nie ma tu Szeparda. O, jestem, baby. Tu Szepard. Przykro mi. Wszyscy tu są martwi. Jeśli ktoś przeżył, musiał się wycofać. Wiedzieliśmy, że ta misja jest bardzo ryzykowna. Cholera. A co ty tu robisz, Szepard? Jesteśmy w samym sercu przestrzeni getów. Akurat byłem w pobliżu. Pomyślałem, że przyda ci się pomoc. Dzięki, że tu takie jesteś, kłamstwo Szepard. W dobrej wierze. Tak dobrze usłyszeć twój głos. Kalrigar. Jezus. Reszka jego oddziału. Ja zaraz tu ze wszystkimi będę romansował. Należy przejść przez drzwi, a potem przez pole. Mam potrzebne dane i na razie jestem bezpieczna, ale na zewnątrz jest dużo getów. Jakie badania tu prowadzisz? Chodzi o tutejsze słońce. Starzeje się szybciej niż powinno. Mhm. Opowiem ci więcej, kiedy nie będzie do nas strzelało tyle getów. Może powinniśmy sprowadzić tu Normandię? A raczej nie. Te budynki mają setki lat. Jeśli wystawisz je na ciężki ostrzał, to wszystko może się na nas zawalić. Jesteś sama, czy nie? Rigar miał oddział komandosów, którzy mnie ubezpieczali, kiedy biegłam do obserwatorium. Przynajmniej kilku z nich jeszcze żyje. Słyszałam, jak strzelali na zewnątrz do getów. Chyba ktoś zamknął drzwi przed getami, a konsola jest uszkodzona. Możesz je otworzyć od swojej strony? Zobaczmy. Tak, proszę. Powinny być już otwarte. Dzięki. Uważaj na siebie, Szepard. I proszę, zrób wszystko, żeby Rigar przeżył. Spróbuję. Gdzie jest ten Rigar? Zobaczyli nas. Potrafią się maskować. Już nie potrafią niczego, kurwa. Jak fajnie opadają. Nie strzelaj do mnie, pujar! Jak to do... Czemu do mnie tak mówisz brzydko? Grunt! Nie jestem pujarą! Wypraszam sobie. Kurwa. Kurwo ty! Zginiesz w końcu? Ile ty masz życia? Nie! Nie zapisałem! A, dobra, uff. Zauważono nas! Te małe chłody potrafią się maskować! Marcie! Leży! Zabiję was wszystkich! Cholera, tarcze padły! Jednego mniej! Jednego mniej! Tak! Leżeć, kurwa.
Dobra, dobra. O kurwa! Zniszczę was! Jakie małe wkurwające roboty, no. Jeszcze jeden. Aha, to dlatego tak wkurwiają. Zaczyna się... zabawa. Nie mam czasu na niego. Nie. Do niczego. Już musiałem użyć apteczki, no. Chybałem, że zginę. No kurwa, znikają jak pojebane. Czy to słońce pieprzone rezi? Tam nie przejdę, nie? Chciałbym, ale się boję. Nie mogę, dobra. F5. Sześć tysięcy, no to trochę jest. Dobra. Włączmy kodzik blokady. Sukin. O Boże, tylko nie ten pizda. Jak ja mam go pokonać? Dlatego się z tobą trzymam, Shepard. Dla takich wrogów. Dzięki, Grunt. O kurwa! Dostałem kulką. Kigar, to jest Kigar! Tutaj! Kryjcie się! Lukal Rigar, komando z wędrownej floty. Rozmawialiśmy przez radio, zanim przyleciał desantowiec. Nadal nie mam pojęcia, co tu robisz, ale przyjmę każdą pomoc. Tali jest w tamtym budynku. Gety zabiły resztę mojego oddziału i próbują się do niej dostać. Zdołałem tylko odwrócić ich uwagę. Ilu jest tych getów? Getów jest prawie cały pluton, ale najgorszy jest Kolos. Ma protokół naprawczy. Zwija się w kulkę i usuwa szkody. To za pizda. Nie dam rady go trafić, kiedy tak się chowa. A jak próbowałem podejść bliżej, jeden z tych drani przestrzelił mi kombinezon. Masz mocno uszkodzony kombinezon? Dzięki zaporom skażenie zostało odizolowane. Poza tym pływam w antybiotykach. Może i oberwałem od getów, ale nie pozwolę, żeby w środku bitwy zabiło mnie zakażenie. To by była obelga. Co możesz mi powiedzieć o polu bitwy? Po prawej stronie jest pomost ze stanowiskiem snajperskim. Można stamtąd narobić sporo zamieszania, ale żaden z moich ludzi nie zdołał ominąć getów. Dobra, ja zdołam. Jest skryty, ale ten przeklęty kolos ma przez cały czas otwarte pole do ostrzału, a z obu stron napływają gety. Lewa strona zapewnia częściową osłonę przed kolosem, ale za to gety mają twój tyłek na widoku. Właśnie tak mnie dorwały. Masz jakiś pomysł, jak poradzić sobie z kolosem? Standardowa procedura w przypadku jednostek pancernych zaleca zniszczenie tarcz i stopniowe dobicie wroga. Wiesz, żądlić aż padnie. Ale protokół naprawczy uniemożliwia ten plan. To bydle co jakiś czas zwija się w kulkę i dokonuje napraw. Więc cokolwiek zrobimy, musimy szybko załatwić tego drania. Pewnie będziemy musieli podejść bliżej. Musimy dostać się do Talii. Jakieś pomysły? Jeden. Nie bardzo mogę się ruszać, ale nadal potrafię naciskać spust i mam wyrzutnię rakietową, której jeszcze nie usmażyło słońce. Ty się zbliżysz. Ja zajmę kolosa. Może nawet zdołam zniszczyć jego tarczę. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go wykończyć. Dość już zrobiłeś, Rigar. Nie musisz poświęcać życia. Nie prosiłem cię o pozwolenie. Moje zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa Talii. Mamy za mało ludzi, żebyś poświęcał życie dla oddziału. Cofnij się! Siedź tu. Nie będę spokojnie patrzył, jak rzucacie się pod lufy wroga. Zabili cały mój oddział. Więc jeśli chcesz uczcić jego pamięć, osłaniaj mnie. Jesteś mi tu potrzebny na wypadek, gdyby sprowadzili posiłki. Zgoda, Shepard. Zrobimy to twoim sposobem.
Dzięki. Rozwal ich dla mnie! Killa Selai! Killa Selai! No to co? Na snajperski ten. Idziemy. To się wydaje najbardziej. Kurwo ty! Kurwo ty dwa! Tylko chcę stamtąd gdzieś... I ryt! Brawo, Jack. Kurwa, się wychyliłem nie w odpowiednim miejscu. Co teraz, gnoju? Ty tak nie szarżuj tam. Dało się. Moment, zamknęłam drzwi, żeby nie dostało się tu więcej getów. No, chyba już. No i gites. Skończę tylko ściągać te dane. Ściągaj, Tali, co tam chcesz. Ja tylko się rozglądam. Dzięki, Shepard. Gdyby nie ty, nigdy nie udałoby mi się wydostać z tego pokoju. Ta misja to porażka. Żałuję, że nie dołączyłam do ciebie na pochodzie wolności, ale nie mogłam pozwolić, żeby ktoś podejmował za mnie tak duże ryzyko. Luzik. Wielu Quarian straciło tu życie. Czy to było tego warte? Nie wiem, Shepard. To nie była moja decyzja. Rada Admiralicji była przekonana, że dla tych informacji warto poświęcić życie nas wszystkich. Muszę wierzyć, że wiedzą, co dla nas najlepsze. Nie pytałem, co myśli jakiś admirał. Chcę wiedzieć, co ty myślisz. No właśnie. Zginęło tu wiele osób. Wśród nich kilku moich przyjaciół. Wszyscy świetnie wykonywali swoją pracę. Lepiej, żeby te cholerne dane były tego warte. Zbyt wiele nas kosztowały. Co możesz mi powiedzieć o waszych badaniach w tym miejscu? Słońce Hejstromu staje się niestabilne. Dawniej, kiedy była tu kwariańska kolonia, było zwykłą gwiazdą. Nie powinno się zmieniać tak szybko. Co może powodować destabilizację Słońca? Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że to ciemna energia, która oddziałuje na wnętrze gwiazdy. Efekt jest podobny do tego, gdy gwiazda rozrasta się przed wejściem w fazę Czerwonego Olbrzyma. Ale Słońce Hejstromu jest na to o wiele za młode. Cieszę się, że mogłem pomóc niezależnie od przyczyn. Kiedy już dostarczysz dane, przydałabyś mi się na Normandii. Obiecałam, że doprowadzę tę misję do końca. Zrobiłam to. Mogę z tobą odejść i przesłać dane flocie. No i super. Jeśli admirałowie będą mieli jakieś zastrzeżenia, do diabła z nimi. Właśnie widziałam, jak ginie reszta mojej drużyny. Może nie cała reszta drużyny. Rigar, ty żyjesz. Twój dawny kapitan jest tak dobry, jak mówiłaś. Cholerny kolos nie miał szans. Jeśli będzie trzeba, Normandia może was stąd zabrać, Rigar. Gety nie zniszczyły naszego statku. Jeśli tylko znikniemy stąd, zanim dotrą posiłki, nic nam nie będzie. Właściwie nie polecę z wami. Dołączę do komandora Sheparda. Przekażę dane Radzie Admiralicji i powiadomię ich o tym, co się stało.
jest twoja, Shepard. Pilnuj, żeby nic jej się nie stało. Oj, będę. Będę pilnował, nikt nie wypuszczę. Kwarianka, zwerbuj kwariankę. Hello. Cerberus widział nagranie swojej walki, Talizora. Chętnie widzielibyśmy cię w drużynie. Twoje umiejętności inżynierskie będą bardzo przydatne podczas misji. Nie wiem, kim jesteś, ale Cerberus zagroził bezpieczeństwu wędrownej floty. Pochlebstwa nic nie zdziałają. Właśnie dlatego tu jesteś, Tali. Potrzebuję ludzi spoza Cerberusa, kogoś, komu mogę ufać. Nie brałem udziału w tym, co przydarzyło się wędrownej flocie, ale rozumiem twoją podejrzliwość. Mam nadzieję, że się rozwieje, kiedy zaczniemy razem pracować. Założyłam, że działasz pod przykrywką, Shepard. Że może nawet chcesz rozwalić Cerberusa. Jeśli tak jest, to pożyczę ci granat. Jeśli nie, to zostanę tu dla ciebie. Nie dla... Może poczujesz się lepiej, jeśli rozejrzysz się po Normandii. Wprowadziliśmy kilka ulepszeń. Załatwię Talizora pozwolenie na dostęp do naszych systemów. Dziękuję. Nie mogę być członkiem twojej drużyny, jeśli nie będę wiedziała, jak działa statek. Czyli będzie pewnie na dole w inżynierce. W razie potrzeby znajdziesz mnie w maszynowni. O właśnie. Nie zapomnij przedstawić się Eddie. To nasza nowa sztuczna inteligencja. Co jest, jak na niego spojrzałaś? Jeju, Tali, spokojnie. Chodźmy z nią jeszcze pogadać. Siła rażenia karabinka i w ogóle muszę to wszystko dodać, bo to jest właśnie kluczowe, bo ja z karabinu strzelam dużo i chcę, żeby zapierdalał mocno. I rydu mam w chuj, więc mogę to dać. O, i teraz mogę. Alad. A, dajmy to. To tak chujowo. To też chujowo, to też chujowo. Przy niestacji magicznej tu trzeba platyny 5000. No ciebie warto wydać, Jack, ci powiem. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Jak to tak? Informacje na temat ośrodka na Pragi. Wywiad Cerberusa. Przed wybuchem zamieszek po przybyciu na miejsce pracownicy Cerberusa odkryli, że wszyscy strażnicy nie żyją, podobnie jak większość pacjentów ocalonym dzieciom. Honorany? Aha. Komandor Shepard, w związku z wnioskiem Talizora łączonym... Dobra, dobra, jebać. Chodźmy do niej, ale tu jeszcze pogadajmy. Miałam fascynującą rozmowę z pańską przyjaciółką, Tali. Po lekturze jej profilu spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Polubiłam ją. Tali to dobra przyjaciółka. Wiele razem przeszliśmy. Kobieca intuicja mówi mi, że ona chce być kimś więcej niż przyjaciółką. Kurwa. Kurde, nie wiem co zrobić. Tyle wyborów, tyle lasek. Tyle kobiet. Zawsze czułem, że między nami może coś być. I jest. Jej mowa ciała o tym świadczy. Zwraca się ku panu, gdy wchodzi pan do pokoju. Obserwuje każdy pana ruch. Kwarianie bardzo mnie fascynują, ale też trochę smucą. Czemu cię smucą? Ich kombinezony są takie piękne, ale ze względu na brak odporności są w nich uwięzieni. Zastanawiam się, jak wyglądają pod tymi hełmami, albo jaka jest ich skóra pod kombinezonem. Też bym chciał wiedzieć. Pociągają cię inne gatunki? Do moich obowiązków należy omawianie motywów i uczuć ludzi i obcych. Bliskość przynosi zrozumienie. A namiętność jest przyjemna bez względu na obiekt. Liczy się charakter, a nie rasa czy płeć. Dokładnie coś tak. Jeszcze, komandorze? Masz chwilę, żeby dla pana zawsze mam czas. Nic nowego, dobra. Dobrze, może porozmawiamy później. Dobra, do maszynowni. Chodźmy pogadać jeszcze na koniec stali i zakończymy sobie odcineczek. Witam. Shepard, co mogę dla ciebie zrobić? Czy nowa Normandia sprawia ci jakieś problemy?
Shepard, błagam! Jestem kwarianką! Daj mi trochę złomu, stare obwody i odrobinę pierwiastka zero, a nauczę ją sztuczek cyrkowych. Martwiłam się, jak ułoży się praca z inżynierami Cerberusa, ale znają się na swojej robocie i są bardzo uprzejmi. Jak sobie radzi Normandia? Mów co chcesz o Cerberusie, ale wiedzą, jak budować statki. Normandia działa nawet lepiej niż dawniej. Chociaż nie wiem, czy wytrzyma atak zbieraczy. Badam kilka pomysłów, które mogą pomóc. O, no to super. Możemy porozmawiać. O. Ja już nie wiem, kogo wybrać. Na Hejstromie nie mieliśmy zbyt wiele czasu na rozmowę, prawda? No trochę nie mieliśmy. Nie mogę uwierzyć, że zginęło tam tyle osób. Jeszcze raz dzięki za ocalenie Rigara. I to wszystko dla danych o wybuchających gwiazdach. Oby Rada Admiralicji miała z tego jakiś pożytek. Miałaś jakieś wiadomości od Kal Rigara? Wyliże się z tych obrażeń? Przesłał mi kilka słów. Wygląda na to, że w pełni odzyska zdrowie. Każde rozdarcie kombinezonu może się skończyć fatalnie. Rigar miał szczęście. Złapał stosunkowo niegroźną infekcję. Opowiedz mi o Radzie Admiralicji Floty. To jedna z dwóch głównych sił politycznych mojego ludu. Admirałowie podejmują decyzje związane z obroną albo takie, które wymagają błyskawicznego działania. Rozpatrują też najcięższe przestępstwa, na przykład zdradę. Drugą siłą jest konklawe, grupa reprezentantów wszystkich statków. Do nich należy większość decyzji o losach floty i tworzeniu praw. Wiadomo coś o tych danych, które wysłałaś? W najbliższym czasie raczej niczego się nie dowiem, szczególnie na publicznym kanale. Okej. Jak sobie radzisz z ponownym urządzeniem się na Normandii? Pasuje mi cisza, ale brakuje mi starych znajomych. Inżyniera Adamsa, Presley'ego, no, i innych. Niestety. Nie w porządku, żeby tym statkiem rządził Cerberus. Jesteś pewny, że praca dla nich to słuszny wybór? Wyczułem napięcie na pochodzie wolności, a potem, kiedy po raz pierwszy weszłaś na pokład. Co zaszło między Cerberusem i Quarianami? Zaatakowali jeden z naszych statków, Idenę. Zdaje się, że próbowali zabić. Ja w sumie też ich nie ufam, no. Młodego ludzkiego biotyka, który przebywał we flocie. Nie znam szczegółów. Wiem tylko, że Cerberus uczynił Quarian swoimi wrogami. Jestem pewien, że kiedyś w końcu nas zdradzą. Będziemy na to gotowi. Dobrze to słyszeć, Shepard. Powiedz mi, jak mogę pomóc. Na razie muszę wracać do pracy. Dzięki, że do mnie zajrzałeś. Ale w jej głosie nawet słychać, że gada z Shepardem, to jest taka... Jak to się mówi? Nowe wzmocnienia pancerza rozregulowały profile grawimetryczne, ale silniki są w porządku. Nie wiem, jak to się mówi, że tak ton głosu zmienia. Kurde, było na to słowo, ale nie pamiętam. Jak mówisz, świństwa. Co się dzieje? Masz wiele pytań, co? Bo tęsknię za twoim przyjaznym nastawieniem. Tak sobie myślę. Widzieliśmy już razem sporo gówna. A ty jednak zawsze wracasz, żeby ze mną pogadać. No. Shepard, czujesz coś do mnie? Bo nie potrzebuję takich komplikacji. Jezus! Co ja mam zrobić? Ja pierdzielę. Ja tu jestem, kurde, takim męską dziwką trochę. Ja pierdolę. Nie kupuję tego, Jack. Za bardzo się starasz. Chrzań się. Nie znasz mnie. Mam tego dosyć. Niech ci będzie. Spoko. Za bardzo mnie potrzebujesz. Nie kręci mnie to. Jasne. Przestań! Przestań ze mną pogrywać! To powinno być proste. Czemu mi tego nie ułatwiasz? Nie chcę teraz tego roztrząsać. Zostaw mnie, Shepard. Przez chwilę. Ale i zamotałem. Ale jestem niegrzeczny. I'm the bad boy, Shepard. Oj, nie tutaj. A co tam u Grunta? Shepard. Potrzebuję... Oho. Czegoś. Rozmowy z tobą. Nie wiem. Słucham. W czym problem? Coś jest nie tak, Shepard. Źle się czuję.
O Jezu. Dojrzewa. Zabijać gołymi rękami. Bardziej niż zwykle. Bez udziału mojej woli. Jakbym chciał... Ja czytałem. Sam nie wiem. O Jezus, spokojnie. Dlaczego tak mam? Co ze mną nie tak? No, ja czytałem, że kroganie muszą przejść jakieś próby. Próby dojrzewania czy coś takiego. Okir nie przekazał ci żadnych pomocnych wspomnień? Widzę obrazy dawnych bitew. Słyszę głosy wataszków. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Ale to krwawa mgła w ale chyba tak. Głowie. Pragnę kontroli. W ruchu, w boju potrafię się skupić. Tu jednak moja krew wrzeszczy. Moje płyty swędzą. Nawet ty jesteś tylko hałasem. Urodziłem się w zbiorniku. Co to jest? Eddie, kojarzysz jakąś krogańską chorobę, która wywołuje takie objawy? W aktach Cerberusa mamy wyciągi z sekcji zwłok, ale nic o żywym kroganinie w tym wieku. Niechętnie dzielą się danymi medycznymi. Mój lud jest ofiarą lekarzy i laboratoriów. Nigdy nie pozwoli, żeby coś takiego opuściło naszą ojczyznę. O, czyż... Tuczankę. No to Joker na tuczankę. Joker odstawi nas na tuczankę. Wszyscy mamy dwie misje tam. W idealnej formie. Dziękuję. Nie podoba mi się to. Nie powinienem wpadać w furię przez chorobę. Kurde, czyli dwie misje na tuczance. Od Mordina i jeszcze od Grunta. Dobra, do kajuty kapitańskiej. Nakarmić rybki. I potem już widzimy się na dole. No to co, zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!